Jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z serii Nadmorskie Życie A jest to odcinek świąteczny dzisiaj Dzisiaj dziewczyny będą organizowały, organizowały oczywiście może Wigilię albo pierwszy dzień świąt Bo na moim kanale oczywiście jeśli jeszcze nie widzieliście To był specjalny odcinek świąteczny, oczywiście nie z tą rodzinką Troszeczkę inny, ale był, a więc potraktujemy tamto jako Wigilię a w takim razie to możemy potraktować jako pierwszy dzień świąt. Oczywiście kolejny odcinek ukaże się na moim kanale w drugi dzień świąt, więc powiedzmy tam to będzie taki drugi dzień świąt. Ale już tak nie bardzo, bo wiecie, to już będzie wszyscy, pewnie część z Was i tak ten następny odcinek dopiero zobaczy po świętach, więc powiedzmy taki będzie na wpół świąteczny. Powiedzmy, że tak. Ja się do Was odzywam o północy, dlatego że Fifi właśnie zaczęła rodzić, a więc ciąża zwierząt Poza tym wyczytałam, że trwa nie cały dzień. I tak, ta, tak by się to sprawdziło też w przypadku Fifi, która właśnie za chwilę będzie rodzić. Słyszałam, że poród może trwać do 4 godzin. A więc Fifi z niecierpliwością oczekujemy, co tobie się urodzi tutaj. Czy to będzie szczenię, czy szczeniątko czy szczeniaczek? No nie wiem, jak powiedzieć na kobieta, ale dobrze. Obserwujemy Ciebie bacznie, Fifi. Bo nie chcemy tego przegapić, oczywiście. Ja sobie troszeczkę próbowałam i chciałam sprawdzić, czy czasami nie można by urodzić u weterynarza czy coś, ale nic się niestety nie da, wiecie? Trochę słabo, słabo, bo myślałam, że się da, a się nie da. Jak widzicie, specjalnie na przybycie gości tutaj dodałam jeden stół, bo potrzebujemy dwa krzesła więcej, żeby się nam tutaj wszyscy zmieścili. Bo potrzebowaliśmy przy stole 10 miejsc. A więc dodałam jeden stół. Tak, żeby się wszyscy zmieścili. Oczywiście po południu dziewczyny zaproszą wszystkich właśnie na uroczyste przyjęcie, takie świąteczne przyjęcie. No, a więc tutaj już są właśnie rzeczy. Tutaj, jak mogliście zobaczyć, chyba konto oka czy nie? Przy choince stoją prezenty, no bo oczywiście, czy to jest wigilia, czy to jest pierwszy dzień świąt, zawsze jak się szło, wiecie, do babci czy dziadka w pierwszy dzień świąt, to tam też były prezenty pod choinką. Jak się było dzieckiem, wiecie, że niby Mikołaj przyniósł dla was prezenty. Do babci o. I to mówię w cudzysłowie, jakby ktoś nie wiedział. Dobra, młody, skoro nie śpisz, to możesz napełnić miseczkę. Tobie też wtedy chyba ładnie odpowiedzialność wzrośnie. Tak mi się wydaje, ale zaraz zobaczymy, co ci tu będzie wzrastać. Musiałam też przedstawić pudełko na e, zabawki, bo ono się tutaj nie mieściło przez to krzesło. I co ci wzrosło? Odpowiedzialność tobie wzrosła. Ja bym chciała, też, żebyś przed spać kurczem. To może choć się zdrzemni, ale bo ja chcę obserwować Fifi. <grym> co ta Fifi robi? Później, jak Fifi urodzi, oczywiście to mały pójdzie spać. A my się oczywiście usłyszymy z samego rana, <grym> gdy dziewczyny już zaczną przygotowania do świąt. No i jak tam Fifi rodzisz, nie rodzisz? Już tak dwie godzinki latasz i latasz po tym domu, nawet już trzy. Nie no, powiedzmy dwie i pół. Urodzisz na fifi czy nie, bo nie chcę przegapić tego momentu, kochana. O, tu się na posłanie rzuci i pójdzie spać. Spać w takim momencie. Pójdziesz spać, o, bo może dlatego, że mały po poszedł spać. Chodź tu młody. Że fifi poszła spać przez ciebie, co? Chodź, doświadczysz tego, <grytanie> co ma się tutaj zaraz wydarzyć. Usiądź sobie, kochany. No, fifi, halo. Powinno już się z każdą chwilą to dziać. No, kochana. Ja specjalnie ciebie tutaj nic nie zaczepiam, ani nic. Hallo. Tu fifi cię sama zaczepia, widzisz. <grafię> fifi, halo, kobieto, no. <grafię> fifi. Oj, oj oj, Ile razy mam powtórzyć twoje imię? <grafię> no cóż no. Ona chyba nie chce, żebyśmy zobaczyli. Małe szczeniaczki, Fifi. A nie wiem, dobre miejsce musisz znaleźć. No, coś się tak kręcisz po całym domu, no. Kręci się i kręć obok akwarium. To będzie obok akwarium, co nie? Nie. Nie. Idziemy dalej. Fifi jest niezłomna. Idziemy dalej. Kochana, bo mi tu materiał przedłużasz. A później nie będzie czasu na samą wiecie. Kolację wigilijną. Będę musiała wyciąć chyba okres przygotowywania. Wiecie co? Ja tak zrobię. Ja wytnę okres yy, robienia dań i tego wszystkiego i Was po prostu zaproszę już do oglądania dalej, gdy po prostu będę w momencie urządzania tego przyjęcia, bo chyba to nie ma sensu, bo Fifi nam tutaj przedłuża. Halo, to 4 godziny właśnie minęły. Halo, Fifi. Nie! Nie mów, że się schowasz pod łóżki. No już myślałam, Fifi. Cztery godziny tobie oficjalnie minęły, właśnie w tym momencie. No proszę, proszę mi tu radzić. Fifi. Oj, ten pies mnie denerwuje, no ale to wiecie, to są zwierzęta. Są nieprzewidywalne, niestety. Dobra, kochana, idziemy za tobą. Ja przyspieszę ten czas. E, tylko kamera, mi się ładnie obróć. żeby miał. E, 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 e kochana, co ty tu robisz? Ja widziałam, że. Ty śpi sobie jeszcze beza cię obudziła. Oczywiście, że cię Beza obudziła, śpi. Ok, a Fifi rodzisz. Rodzisz mi, kochana. Zaczął się poród i mnie to nie interesuje, masz rodzić. No. Fifi. Halo, już się ranek robi. Dobra, wiecie co? Młody nie. Ola może by wstała, co? Tak Wam się zaraz czas, przyspieszę, ta fifi się coś nie może zdecydować, a tu już im szósta za chwilę wybije. Młody niech pośpił, rzeczywiście nie dałam mu spać w nocy. O, jeszcze gdzieś śpisz? Nie, chodź. No sobie dzisiaj dłużej pośpi. Oczywiście dzisiaj wszyscy mają wolne. Już im wzięłam wolno od szkoły. Więc się nie martwcie, a ta fifi, no. Kochana. Fifi. No cóż, no to może ja przewinę do momentu, gdy ona urodzi? <laughs> Się nie wiem, ona może w każdej chwili urodzić. Fibi, nie rób mi ni tego. <laughs> Dobra, co ty potrzebujesz ogólnie do pracy? Kontakty z dziennikarzami możesz nawiązać. Możesz to robić przy okazji. Oczywiście wszystko musi przygotować, całą Wigilię musi Maria przygotować. To może ja wam tu zacznę pokazywać. Co nie Mario? Zaczniemy. Na początek będzie zupa dniowa, więc troszeczkę będzie dzisiaj inne menu niż było w tym specjalnym odcinku, które również będzie w karcie tutaj u góry. Tam było troszeczkę inne menu, bo tutaj też Maria ma inną umiejętność. Ona ma tylko szósty poziom gotowania. Oraz siódmy poziom umiejętności o, wykwintnego gotowania, a więc ma troszeczkę niżej, więc też musiałam trochę to zmodyfikować. Poza tym ja tym razem pamiętam, że Ola jest wegetarianką. Błąd, który popełniłam w poprzednim, od, w tamtym odcinku to jest to, że właśnie nie pomyślałam, żeby jakieś danie wegetariańskie przygotować. Teraz tego nie popełnię i teraz będzie właśnie zupa dniowa, dla wegetarian, <laughs> więc w tym dla Oli. <laughs> Dobra, my lecimy do fifi. O, bucio, może czy coś. No powiedzisz fifi. Ja wiem, że chcesz spać, ale sobie pośpisz, no jak... Jak urodzisz, no, kochana. No, ile można czekać. <grym> fifi. Dobra, jak już ugotujesz tę zupę dyniową, bo coś się nie zabiera na to, żeby fifi szybko urodziła. To na drugie danie chciałam jakąś rybę, ale to musimy zobaczyć, bo niestety nie może zrobić smażonego okonia, bo nie umiem. Mm. Czy tu coś mamy fajnego, jakąś fajną rybkę? Mamy łososia zapiekanego w ziołach. Byśmy zrobili może tego łososia. Ja wiem, że łosoś to nie jest taka typowa ryba yy, na Wigilię, ale może niech to będzie łosoś, bo wo wolałabym chyba nie robić tilapi z patelni, wiecie? Wolałabym już chyba zrobić tego łososia niż tilapię. A tutaj co możemy? Aby tak zobaczymy ryba z frytkami. Yy. No, ta, ta tilapia, nie, to już wolę zrobić łos, łosoś, się na kolejce. Troszeczkę powiedzmy tak, yy, na bogato, bo, bo łosoś jest bardzo, bardzo drogi w Polsce, więc powiedzmy, że na bogato. O, Fifi, czego nie. Powiedz, że rodzisz! Powiedz, że rodzisz! Fifi? 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 Halo? Rodzi? Reaguj na narodzinę psa? Tak? Reaguj! Reaguj, ola, reaguj, reaguj, proszę cię, reaguj. Reagujmy. No. Olu, ogój. No. I dobrze, przyjaźnimy się z dziennikarzami. No, reaguj, 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 jest! Ale nic się specjalnego nie pokazało. To szcze... To samiczka! Ojeju, to samiczka! Ojejusiu, wiecie co? Na samiczkę... Ja miałam ogólnie dwa imiona dla psów, a więc jedno dla samiczki, drugie dla samca. To niech to będzie samiczka... Oba te imiona miały być po psach, jakie miała moja babcia więc będzie to Aza bo to jest jeden z psów, który właśnie miała moja babcia yy, bardzo fajny piesek, taki spokojny ułożony, poza tym babcia wzięła Azę właśnie ze schroniska, już jako troszeczkę starszego pieska, bo już oba tam z 8 latek miała wtedy i bardzo ułożony mały, mały psiaczek, mały... zobaczymy czy ten będzie mały, <grytanie> czy ta będzie mała w sumie, i taki babiniec nam się zrobi, co nie? trzecia kobitka <grytanie> tylko Tomek facet <grytanie> O, ale wygląda, ale co, e, 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 gra, ty mnie nie oszukuj, oboje byli czarni z ojcem, <grywia> naprawdę, oboje, z Fifi oraz Fredio są czarni, dlaczego ty jesteś żółta, ale widać, że masz umaszczenie po, po ojcu i pyszczek po ojcu, nawet nie wiem, czy uszy czasami nie są po ojcu, nie wiem, czy coś masz z matki kochana. Jogonek chyba też masz po ojcu, bo Fifi ma taki opuszczony, bardziej grubiutki. No, 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 no. Dość wierna kopia ojca wydaje, dość wierna kopia Fredzia, więc chyba będziesz duża. Chyba, że jednak będziesz małym psem, to wtedy będziesz po mamusi. Dobra, więc ty masz nawiązywanie kontaktów ukończone. E, 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 a to bo no, mnie wzięłam dziewczyny, myślałam, że obie wzięłyście dzień wolnego. Halo, weź dzień wolny. Dobrze, że się zorientowałam, że nie wzięła tego dnia wolnego. Właśnie, Ola. A, tu ci dzwoni telefon. Dobra. To nie, to tutaj bierzemy dzień wolny. Okej, okay. mamy. Mamy! Mamy na wakacjach. Dobra, bo Ola wzięła. E, Maria wzięła. Właśnie, pamiętam, że Marią brała. Mam i Oli też dam, ale widać Oli się nie udało wziąć. No dobrze, mamy małego szczeniaczka. Ojej, zaproponuj przyjaźń. Poznaj. oj, właśnie, jakie masz cechy, kochana. Azo, moja. Nie. Azo, fajnie że, fajnie, że mamy Azo. Myślałam, że będzie samiec. Myśliwy. O, zdecydowanie nie Aza. Aza to był zdecydowanie pies domowy. Ale nie kanapowiec, bo w szczególności, jak babcia ją wzięła na początku, to Aza nie wskakiwała na kanapy. W ogóle nie wskakiwała na meble. Była tak grzeczna i tak ułożona. To był tak spokojny pies. Ona nawet szczekać nie umiała, tak naprawdę. I chyba jedyne dwa razy na początku, kiedy babcia słyszała, że Aza szczeka, to było gdy były fajerwerki i wtedy się na fajerwerki zawsze chowała w toalecie. Mówię, że się chowała, bo niestety Azy Aza już zdechła, więc Asa już nie ma Azy. babcia teraz ma kota, mm. <noise> więc Azy już nie ma. No, i to był bardzo, bardzo spokojny pies. Na pewno nie był żądny przygód, na pewno nie był myśliwym, ale przyjazna można powiedzieć, że była. Przyjazna to rzeczywiście ona była. Ale te dwie pozostałe cechy to, to, to zupełnie nie. mówię, Aza była naprawdę spokojnym, ułożonym psem, która jadła kocie żarcia. To był chyba jeden z nielicznych psów, który uwielbia kocie żarcia. Była taka w ogóle wybredna na jedzenie, właśnie takie bardziej jak koty jadła żarcie. Takie wiecie, gotowane mięsko i takie sprawy. Ale ona kłapie. A widzieć Azę jako pszczeniaczka to jest dla mnie w ogóle nieprawdopodobna rzecz. Tak jak mówiłam, że Babcia ją poznała jako... Czy wzięła ją do siebie, jak miała już 8 lat, więc jak już prawie można powiedzieć, że jak była staruszką, więc... Co? Nie! Zupa miała być dla gości. Maria, oddaj to, oddaj to. Zupa dla gości. Tam sobie hot doga weź albo co innego. Odłóż to. Odłóż to. Czego musiała sobie wziąć porcję? Maria, odłóż to proszę dziękuję, to jest dla gości podniesiesz, Olu? hej, miałaś podnieść bo ja chciałam, żebyś zniosła małą na dół podnieś ją no, a młody jest głodny to młody, to ja tobie powiem, co masz zjeść sobie zjedz na szybko coś zjedz na szybko jogurcik podnosisz małą? hej, podnieś, bo mała nie teraz nie zejdzie a za, no o, właśnie. Podnieś i posadź. Tutaj adzę na dole. Dziękuję. <grych> Dobra, to w takim razie ja w tym momencie, bo już mamy 14 minut odcinka, ja w tym momencie go ucinam i się widzimy już na kolacji albo na obiedzie. I już wracamy po krótkiej przerwie. Jak widzicie, mamy już godzinę 16, czyli jak najbardziej czas na święta na wigilijny obiad czy świąteczny obiad. Jak widzicie tutaj nie mam zimy. <laughs> tutaj jak najbardziej mamy polską pogodę, tak? U nas niestety w Polsce na święta w tym roku deszcz. I 10 stopni. Nie wiem jak u was, ale u mnie w Poznaniu zapowiadają 10 stopni na święta. Sup super zima. Po prostu 10 stopni na plusie i deszcz. Tak, to nie jest moja wymarzona zima. Ja, ja kocham zimę, ja czekam na ten śnieg, ja kocham święta i ja już to mówiłam też w tamtym odcinku świątecznym. Chciałabym te dwie rzeczy połączyć, ale chyba niestety w tym roku się nie da piszcie. Czy, czy u Was może się zdarzyły piękne zim, zim, święta? Coś śniegiem, być może jak ktoś mieszka, wiecie gdzieś w górach, to być może, czy. o, ho, 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 się, wywalił na p... się wywaliła na pyszczek. Widzę, że chyba chce skorzystać z toalety, czy z toalety. Chce wyjść za potrzebą, więc też jej to za chwilę umożliwi Ola. Ale jak najbardziej teraz organizujemy uroczystą kolację. Właśnie to nie prestiżowe, nie zależy mi to na prestiżu, absolutnie nie. Gospodarzami będą Panie, <grywia> Mówiłam formalnie, to tak naprawdę Ola wszystkich zaprasza, ale technicznie to tak naprawdę Maria, żeby nam tutaj przyszedł. Oczywiście Szymon, bo inaczej nie przyjdzie. Zaprosimy po pierwsze Tomka, zaprosimy również matkę ich, Marlenę, zaprosimy, którą mogliście widzieć w odcinku świątecznym, jakby co. <grywia> Zaprosimy Konrada w takich ramach podziękowania za to, że Konrad był przy Oli po rozwodzie, bo pamiętajcie, poszedł z nią do baru, gdy tego potrzebowała. Zaprosimy tutaj jeszcze ćwierów: Belle ćwier, Mortimera ćwiera, Cassandrę, Aleksandra. Ja specjalnie tam do nich poszłam i dziewczyny. Poznały Cassandra oraz Aleksandra, bo Maria ich nie znała, więc specjalnie do nich poszłam, żeby ich poznać. Swojego rodzeństwa nie znała, ale się nie dziwcie. Ona jest benkartem Mortimera, tak naprawdę, bo Mortimer jest jej oczywiście ojcem, ale to jest. To był związek, tylko wiecie, taki przelotny romans jej matki z Mortimerem, i to jest tak naprawdę jej przyrodnie rodzeństwo, z którym nigdy nie miała do czynienia, bo nigdy u Mortimera jako u swojego ojca nie bywała. No, dlatego specjalnie tutaj poznałam, żeby chociaż jakieś relacje nie wali. No, przecież ona wie o ich istnieniu. Przecież czasami myśli o członku rodziny. Czasami myśli właśnie o, o tej dwójce. I oczywiście zapraszamy Szymona. Mam nadzieję, że wszyscy przyjdą. Żywieniowca nie zapraszamy. Mamy własne jedzenie. I robimy to oczywiście u nas. Oczywiście, że tak. Tutaj moglibyśmy zrobić u Czarnej Wdowy, tu może u niego, tu u ćwierów, ale nie. U nas. U nas jak najbardziej u nas. <grych> Mam nadzieję, że wszyscy przyjdą. Dziewczyny się przebierzecie, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Tutaj młody troszeczkę odsypia, bo jak widzicie, był troszeczkę zmęczony. Dobra, możesz już wstawać. W sumie tutaj masz ognisko i te sprawy. E, a co ty chciała? Co, czym ty myślisz? Zajmuj się barem. Jak najbardziej możesz, kochana. Jak najbardziej ja bym chciała, żebyś tutaj ty poprosiła o załatwienie się. Mł azen. Nie wiem, czy mi się tu załatwi na ganku. Czy będzie ok, czy nie będzie ok. Zobaczymy. Młody się przebrał, widzę. W garniak. Oho, o, klasa. A w tym garniaku masz. A nie, bo to, bo to masz taki strój wiecie bardziej. Nie, 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 nie będziesz od tego. Na imprezę. W Taki bardziej wiecie. Garniak na imprezę. Poprosiłaś o załatwienie się tę te, te małą. Dobra, wiecie co? Podnieś. A ja widzę, że ja muszę tutaj postawić, więc podnieś ją. Ja tylko chcę, żeby młody niczego nie jadł. Młody, to się lepiej zdrzemnie, jak masz, masz mi coś jeść teraz. Ta się przynajmniej zajmuje, widzicie, tutaj barem i te sprawy. Podniosłaś ją? Podniosłaś. To ją tutaj połóż i później oczywiście ją wniesiemy z powrotem, żeby mogła do miski podejść. Widzę, że Kasandra już przyszła. Dziękuję bardzo, pani, że przyszła. Sandra. Serdecznie dziękuję za przyjście. Już mam nadzieję, że wszyscy goście przyjdą. Ja mam dla wszystkich miejsce, jakby chcę. Czekam, aż wszyscy przyjdą. <grydy> o, zdobyłaś umiejętność miksjologii. Proszę, proszę. Dobra, korzystasz Azo? No, chyba korzysta już jej lepiej. O, przyszła. <grydy> ona ma ten strój jeszcze, bo ona sama urządza takie uroczyste kolacje i do tego miała ten strój, jako właśnie strój na... No, właśnie, na wyjścia. <laughs> Widzę, że to wszyscy smutni. Widzę, że przyszedł Aleksander. A przy, czy przyjdą starzy państwo ćwirowie? E, pani Bella i Mortimer oraz Szymon. Szymon powinien przyjść, kurczę. Bo Maria ma z nim dobre re relacje, bo Maria go przecież zapraszała, więc powinien się pojawić. Chyba w pracy nie jest, bo on do 15 pracuje, a więc jak najbardziej powinien przyjść. Odłóż tutaj azę, żeby tutaj była w domciu. No cóż, czekamy. Może się pojawią, może nie. Oczywiście zbytnio zwlekać z tym wszystkim nie możemy. No, najwyżej, no wiecie, kogo nie będzie, to nie będzie. No, no cóż, no, zje co innego sobie. <grych> Dobra, odłożyłaś azę. Możesz iść, skorzystać z toalety. Czy ty tylko tutaj ćwiczysz zajmowanie się barem? Czy robisz jakieś drinki, Maria? Ciś przygotowanie drinków. Aha, no dobra, to wiesz co? Zrobimy tak. Zobaczymy, kto tu jest i utworzymy grupę. No niewiele osób, a więc zrobimy grupę z tych osób. Nie ma tych, których nie widziałam. I przyrządzisz drinki dla wszystkich. I przyrządzisz wszystkim korzenny napitek z lodami. A proszę Cię bardzo. Przyjdzie, o jest, Mortimer, wiesz co, nie, to Mortimerowi jeszcze, Mortimera jeszcze dodamy do grupy jak najbardziej. Więc ojciec przyszedł, może za chwilę Bera, Bella przyjdzie, się pojawi, jego żona, no Bella może niechętnie tu przyjść, no bo ma przyjść czarna wdowa, poza tym Maria to wiecie, jest dziecko z nieprawego łoża, więc o, 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 o. trochę nie bardzo pewnie się Belli uśmiecha przyjście tutaj. Szkoda, że mamusia nie przyszła. No cóż, ale tak to już jest czasami, niestety. Napoje dla wszystkich zrobiłam tak. I chciałam korzenę napitek z dodajemy. No dobra, Belli nie ma, no to nie ma. Nie, 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 nie. Co ty robisz? Co ty robisz, Olu? Halo. Ola. Przełącz mi się na Olę. Gro. Makaron... Nie będziesz nic podawać, kochana. My mamy jedzenie. Nie, 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 nie. Jak najbardziej nie, to po prostu sprzątnij. Nie, 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 kochana. Nie, nie, nie. My mamy tu jedzonko. O, o przyszła Bella. Przyszła Bella. Mamy belle. <grywy> no nie będzie dla, dla ciebie niestety napitku z lodami. A to jeszcze brakuje... A nie, Czarna Wdowa jest, przepraszam, kogo nie ma? A nie, to jest Marlena. Przepraszam, co ja mówię, że Czarna Wdowa nie przyszła? Jak? Oczywiście. To są wszyscy. Nie, Szmona nie ma. Tego nie ma. Oczywiście przecież Marlena jako pierwsza przyszła. Yy, nie ma Szymona. No ale cóż, no nie będziemy zlekać. Jest godzina 18, mnie się powoli. Odcinek kończy, jak wiecie, czas antenowy jest ważny. No nie będziemy czekać. Wystawię tutaj zupę dyniową i wystawię tego łososia. Dodatkowo na deser zrobiłam również czarno-białe ciasteczka, które powiedzmy są piernikami z lukrem oraz tiremisu. Jak na bogato, to na bogato mam tej łososia, więc... Jak najbardziej. I możesz zawołać wszystkich na posiłek, Olu. Jak tylko sprzątniesz, zapraszam Bella. O jest, jest! Szymon się pojawił! Ten twój Szymon znienawidzony pojawił się w ostatniej chwili, jak za chwilę będziesz miała wołać wszystkich na posiłek. Brawo, 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 cieszę się. Młody może by jedynie wstał, bo, bo się nie zawoła, <grym> jak nie wstanie. Nie no, brawo, jest wszyscy, są wszyscy, jest komplet Mam nadzieję, że teraz wszyscy ładnie tu usiądą Ale ty łoso... a, bo ja ci dałam, żebyś na łososia zawołała yy, Źle ci dałam, czy co, nie? Dynie, zupę dyniową sobie weź, oczywiście, że tak, kochana Oczywiście zupę dyniową weź I Mam nadzieję, że się tam dostaną do tej zupy dyniowej wszyscy I do wszystkich dań Jak ktoś się młody dostał do łososia, no wiecie, bo ja troszeczkę też te stoły złączyłam na bibi mu w obrzekcie I, i boję się, wiecie, że się nie dostaną później, ale jest, jest ok No niestety te nakrycia znikają. A czy goście sobie nie biorą jedzenia? Nie są głodni. Szkoda trochę. O, Szymon sobie wziął. Super! Super, Olu. Też bym chciała, żeby sobie wzięła coś do jedzenia już, no? Napitek z lodami, czy co? Czy tak nie pozwala sobie coś, czegoś wziąć do jedzenia. <grym>, Życi co nie mają napitku z lodami. Nie mają problemu z jedzeniem. <noise> może sobie za chwilę weźmie, weźmie resztę do, coś do jedzenia. Mamusia tam gdzieś poszła, daleko. Mortimer też. Ola, no już dobra, nie pij tego napitku z lodami. Usiądź i zjedz. Halo. No, siadaj i jedz. Kurczę, no. Później możesz sobie wypić do tego ten napitek z lodami już tę końcówkę. <noise> dobra, może Olu, zawołaj mamy co? Tutaj opcja może jakoś zwołaj grupę czy coś bym zrobiła nie wiem, tak się da o, 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 bo ja bym wiecie naj, najchętniej tutaj wszystkich zwołała ale nie chciałabym, żeby się ruszyli stąd działania? no nie, też się tak nie da dobra, to damy po prostu, żeby może sobie tutaj porozmawiała z Mortimerem podziękuj za przybycie i zapytaj o jedzenie mamusie. Mamusiu, jak to jedzenie? Ola, gdzie ty idziesz? Tu, tu mi proszę ładnie usiąść i tutaj jemy, tak? Że tam Olek gdzieś jest daleko, to inna sprawa, tak? Bo to jest Olek. A nie, to jest Konrad, zapomniałam, że Konrad miał jeszcze przyjść. No, oczywiście, że tak, Konradzie, drogi o tobie kompletnie. A, już nie mogę Cię dodać do grupy, kompletnie o tobie zapomniałam, przepraszam. O nie, beza. <laughs> dziewczy... Olu, chodź do środka halo, Ola, do środka rozmawia zainteresowanie halo, Ola i mama o, gdzie tam ludzie, kochani jak ja nienawidzę tego w simzach no i teraz idziesz do środka, tak? Dobra, to może ty chociaż skrzycz Bezę o tym, żeby nie jadła simowego jedzenia. Nie, nie, nie. Dobra, w międzyczasie może niech młody otworzy prezenty, bo ma tutaj dwa w swoim wyposażeniu. Powiedzmy, że to jest jeden prezent od ojca, a drugi od babci. Hmm. Bo tak naprawdę dziadkiem jest jego drugi duch. O, Beza odluczyła się zjadać jedzenie. A tutaj ma małe o... Proszę, się trafiło ładnie. No, bo Mortimer nie jest jego dziadkiem, bo nie, bo Mortimer jest ojcem Marii, a ojcem Oli jest kto inny. Nie, i tu ma jakieś słodkości. No, brawo, dwa fajne prezenta, więc powiedzmy jeden właśnie od ojca, drugi od babci, bo to ten na pewno jest od babci. Dobre, ja myślę, że teraz tak. Wyłożymy teraz słodkie, więc runda numer dwa. Możesz zawołać na posiłek? Nie. To myślę, że tym razem może. Tutaj ładnie Maria zawoła wszystkich na posiłek. Nie będziesz gotować, kochana. Nie, nie, nie. Ola, ty sobie tam jesz gdzieś? Ach, oczywiście tutaj. Dobra, nie rozmawiaj z tą mamą, bo po prostu. zjeść nie możesz kobietą widzę dzisiaj. Nie jest to wszystko po Twojej myśli. Nam się za chwilę uroczysta. Kolacja skończy, jest już 20. Tutaj ładnie, tak pięknie, tutaj nikt nie siedzi. <grym> Dobra, wszyscy się przy jedzeniu skupili, co nie? Tak to jest. <grym> o nie, 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 nie. Zamieniamy, zamieniamy, zamieniamy. Co tam? Beza, Beza. Halo, mi się ładnie z Azą bawić. Ładnie się bawimy. <grym> Dobra. Jesz tutaj ładnie, jesz. Widzę, że tutaj więcej osób do ciebie. Powiedzmy, że oni mają tutaj ładny widok. Jest, wiecie, 10 stopni na dworze. No, dobra, powiedzmy, że 15. Tutaj ładne widoczki mają. Świeże powietrze, no bo w końcu ta jest woda, ocean, takie sprawy, wiecie, no. Im to jest fajnie. Podziękuj za przybycie. Mamie też podziękować za przybycie. Nie, to podziękuję jeszcze mamusi za przybycie, bo dawno z nią w sumie nie rozmawiałaś. Mogłaby się z nią troszeczkę tak, wiecie, pogodzić troszeczkę, bo jednak jest pomiędzy nimi taka. Trochę animozja, bym powiedziała, pomiędzy dziewczynami a właśnie ich matką. Mam troszeczkę za złą matce, że, no, że była jaka była, że bardziej wolała kolejnych facetów od dziewczyn, więc jak najbardziej może tutaj właśnie porozmawiać z matką. Jak widzicie, nie mają najlepszych stosunków z mamą. Jak widzicie, nie, ale jak widzicie, matka ucieka od, od ćwirów, tak? Od ci, ucieka od swojego byłego kochanka Mortimera i od belli ćwir. No dobrze, tutaj jednak widzę. Olu, Mario, jeszcze nie sprzątaj. Widzę, że tutaj się jednak trzymasz z nimi. Widzę też, że Ola się trzyma z dala od Szymona. Co jest ważne. Ja myślę, że tutaj mógłby młody Tomek podejść i porozmawiać sobie troszeczkę z ojcem, objąć go i te sprawę. Bo w końcu jest to y, Wigilia i tak naprawdę troszeczkę y, ojciec tutaj pewnie przyszedł głównie dla niego, pewnie nie dla... nie dla Marii, ani na pewno nie dla Oli, dla, to na pewno przyszedł dla młodego Tomka, dla swojego syna tutaj, pomimo tego, że jest taka sytuacja między jego, między nią a byłą żoną, jaka jest. Widzieliście te paski czerwone? Straszne. O, proszę, ćwirowie, ćwirowie. No dobrze, niestety wszyscy już muszą powoli iść, się zbierać. Tutaj się proszę o jak najbardziej obejmi. Może jeszcze jakąś przyjazną rzecz. entuzjazmi się słodyczami. Jak najbardziej. Widzę, że tutaj matka też idzie. Niestety wszyscy już idą. Niestety wszyscy idą. Pytanie: Czy ojciec też idzie? Być może. Co to jest za kupa? Wyrzuć. Jak najbardziej, jak widzisz gdzieś kupę, to wyrzuć, kochany. No, mówię: Mortimerowie idą powoli. Szymon też już idzie. No, wszyscy idą. Pytanie: Pani pani ćwier też pójdzie? Bo tutaj można by zacząć sprzątać. Ja to może samo odłożę do lodóweczki. Oczywiście, że tak. Mówię: czarna wdowa idzie. Czy ja wyłożyłam to do lodówki? Nie. Nie, oczywiście, że nie trafiłam. Proszę, raz. Zupa poszła cała? Eee, proszę. Trzy będą miały dziewczyny resztek na ho, 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 albo i dłużej. To też mogę schować, bo widzę, że nie jedzone praktycznie. A to tutaj do kosza. Bo się tego teraz nie schowały. Dobra, kochana, zacznij sprzątać. Ola pada z nóg, widzę, a więc, Olu, ty możesz i spać. Naprawdę, chodź, chodź, kochana. Padasz z nóg, młody. A, poszedł wyrzucić tę kupę. <grywia> Fajnie, że zauważyłeś jakąś kupę i ją posprzątałeś. Bardzo mi się to, Tomek, podoba. Ty pokażę w ogóle swoje skłonności. No, kont kontrolowanie emocji, ale ja się nie dziwię po tym, co poszerszać ze swoimi rodzicami. Ale to ładnie. Manier, odpowiedzialność. Bardzo ładnie. Bardzo, bardzo ładnie. No to co? No to ja chyba będę kończyć powoli ten odcinek, bo się już tak wiecie, powoli zbiera ten czas. Tutaj Maria ładnie tutaj, wiecie, posprząta. I oczywiście na następny odcinek pozbędę się tego jednego stołu. Jest nam chyba tutaj niepotrzebny. Ja w ogóle przywrócę tamten stół, który był tutaj wcześniej, bo mamy go w wyposażeniu rodziny, ten po, po prostu powiedzmy jest tu tak naprawdę tylko na... Na święta, już już będzie po świętach, więc można normalny stół tutaj postawić. Ja mam nadzieję, że ten odcinek taki troszeczkę świąteczny Wam się podobał, ale przede wszystkim życzę Wam jeszcze raz miłych i wesołych świąt. Jeśli chcecie dłuższe życzenia, no to zapraszam do odcinka świątecznego. Tam życzeń świątecznych było troszeczkę więcej, a więc ja mam nadzieję że raz, że Wam się odcinek podobał. Przypominam, w nas najbliższy wtorek. Będzie odcinek z właśnie tej rodzinki. Będzie to odcinek świąteczny 26, a wpół półświąteczny tego 26 grudnia. A kolejny odcinek jeszcze, następny za tydzień, w sobotę. W czwartek prawdopodobnie ruszy nowa seria z gry The Sims. Średnia wieczorem mówię prawdopodobnie, bo jeszcze jej nie testowałam, więc jeszcze nie jestem pewna na 100%, czy rzeczywiście będzie to. Jakby się coś zmieniło, będę informować o tym na Facebooku już. Teraz już naprawdę dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia. Susu.